Wysoka Rado, Szanowni Państwo, otwieram 43. sesję Rady Miejskiej. Serdecznie witam wszystkich przybyłych. Sesja jest zwołana na wniosek pana burmistrza, także jest to nadzwyczajna sesja. Na podstawie listy obecności stwierdzam, że jest nas 18, czyli Rada jest władna podejmować prawomocne uchwały. Do liczenia głosu wyznacza pani wiceprzewodnicząca. Mamy za wszystko. Ponieważ, jak mówiłem, sesja jest zwołana na wniosek pana burmistrza, w związku z tym każdą zmianę porządku musi zaakceptować wnioskodawca. Proponowany porządek otrzymaliście państwo teraz zaproszenie. Panie burmistrzu, czy w ramach porządku coś chciałby pan zmienić? Nie, absolutnie. Wobec tego przystępujemy do realizacji porządku, ponieważ nie musimy go przegłosować, bo nic nie ma. I w tym kolejnym punkcie mamy zmiany w wieloletniej prognozie finansowej miasta. Teraz będą zmiany. Bardzo proszę o wyjaśnienie. Jak to powiem, paru zdania, to są wiadomość pani skarbnik. Tak jak się spodziewaliśmy, nadeszły środki z Ministerstwa Edukacji wspierającej te reformy, czyli przekształceń naszych szkół. I nie możemy czekać do końca wakacji, bo chodzi o to, żeby te środki, jak najszybciej uruchamiane, mogły służyć w sprawie, czyli do dostosowywania tych klas w zależności od potrzeb. Wiem, że jeszcze jakieś tam drobiazgi są też. Tak, to jest kwestia też umów podpisanych inwestycyjnych, tam też będą zmiany. Bardzo proszę państwa. Proszę państwa, projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta i Łodzi na lata 2017-2029 zakłada, że w dochodach budżetowych roku 2017 dokonuje się zwiększenia bieżących dochodów budżetowych o kwotę 151 742 zł. Natomiast dochody majątkowe pozostają bez zmian. W wydatkach budżetowych roku 2017 dokonuje się zwiększenia wydatków budżetowych o łączną kwotę 151 742 zł, przy czym wydatki bieżące zwiększamy o kwotę 151 739 zł, natomiast wydatki majątkowe zwiększamy o kwotę 3 zł. W przedsięwzięciach na lata 2017-2029 wprowadza się nowe zadania o nazwie zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy dworcu PKP. Zakłada się, że projekt ten będzie realizowany w latach 2017-2020. Łączne nakłady finansowe wynosić będą 22 miliony, przy czym w roku 2017 na ten cel przeznaczamy 400 tysięcy złotych, w 2018 roku 3 miliony 600, w 2019 8 milionów i w 2020 roku 10 milionów. Po dokonanych zmianach deficyt budżetowy pozostaje na tym poziomie i wynosi 4 633 940 zł. Jeżeli chodzi o zmiany uchwały w sprawie zmiany w budżecie miasta i Głowy na rok 2017, to jak już wcześniej powiedziałam, dochody bieżące zwiększamy o kwotę 151 742 zł i jest to część oświatowa subwencji ogólnej przeznaczona na remont sanitariatów w gimnazjach dostosowujących do te sanitariaty do szkoły podstawowej, również wyposażenie świetlic związanych z przystosowaniem gimnazjów do szkół podstawowych i na remonty przeprowadzone w gimnazjach. Ponadto dokonujemy przeniesienia środków w wysokości 12 tysięcy pomiędzy aktualizacją dokumentów strategicznych a wynagrodzeniami dostosowanymi przeznaczonymi na wykonanie opracowania przedstawiającego faunę i florę, m.in. dla lasu komunalnego. Zwiększamy środki na ekwiwalent za udzielanie środków poza urzędem stanu cywilnego. Dokonujemy przeniesienia środków w MOPS-ie, ponieważ niesłusznie zostało wybrane stypendium i w związku z tym zostało zwrócone, no musimy również te środki zwrócić do Urzędu Wojewódzkiego. Jeżeli chodzi o wydatki majątkowe, to tak jak wcześniej powiedziałam, zmniejszamy o kwotę 3 zł, jest to kwota przeznaczona na zwrot dotacji. Ponadto w związku z podpisanymi umowami dokonujemy przeniesień, w związku ze zmianą źródeł finansowania inwestycji dokonujemy przeniesień w obrębie tych samych środków pomiędzy poszczególnymi paragrafami. I dotyczy to inwestycji o nazwie skomunikowanie ulicy Jasielskiej z ulicą Miejską, przebudowa hali przemysłowej na cel społeczny w rejonie ulicy Jasielskiej, budowa galerii jazzowej i rewitalizacja skweru przy ulicy Chorowej i Erwinii.
to kwota 12 300 zł. Dziękuję. Proszę bardzo, czy też Państwo mam pytanie? Ja pozwolę sobie w takim razie zadać pytanie, jak podzielone będą te środki pomiędzy dwa gimnazjami, czy czy mówicie też, weźmiemy pod uwagę to, że jedno z gimnazjów jest większe, a drugie mniejsze? Mniej więcej porówno środki zostały. Czy to są środki wystarczające? Przeznaczyliśmy już z naszych środków bieżących kwotę też 300 tysięcy na poprzednich sesjach. Przeznaczyliśmy po 150 tysięcy na gimnazjum, ale niestety jest to jeszcze za mało, żeby przystosować w pełni gimnazję do reformy oświaty. Nie jest to bezkosztowe. Nie. Nie, absolutnie. Jeszcze jedna rzecz bardzo ważna. My to sobie rozkładamy na lata. To nie jest tak, że w ciągu tego roku to zamykamy dobre. Tylko po prostu szkoły będą musiały przetrzymać ten okres i doczekać się dobrego zakończenia, a co najmniej na przestrzeni 3 lat. Czy spodziewamy się jeszcze jakichś pieniędzy z Ministerstwa Oświaty? Jeszcze jest plan pozostanie 60 tysięcy, ale ja to będę wszystko. Proszę bardzo, pan radny Kamenczyk. Czy te pieniądze to są z wydziału ogólnego, czy na nasz wniosek? Nie, to są ogólnie wstrzymane pieniądze. Nie widzę więcej chętnych, w związku z tym przejdziemy do głosowania. Kto z Państwa jest za podjęciem?